Jazda. Czy zastanawiasz się czasem nad tym, po jaki aparat sięgnąć? Dużą rolę w wyborze odgrywa wielkość samego sensora, ponieważ od tej wielkości zależy to, do czego aparat nadaje się lepiej lub gorzej. Zdążyłem już nagrać jeden film o tym, jakie są różnice między pełną klatką a sensorem APS-C. W tym materiale omówię, jak wybrać wielkość sensora w zależności od warunków, w jakich będziesz fotografować. Oto kilka przykładów. Fotografia krajobrazowa. W przypadku fotografii krajobrazowej pełnoklatkowy sensor będzie lepszym wyborem ze względu na szerszy kąt widzenia. Pozwoli to na uchwycenie większej ilości szczegółów. Dla porównania można zobaczyć ten sam widok. Jeden uchwycony aparatem z pełną klatką, a drugi z efektem przybliżenia matrycy APS-C. Można szybko zobaczyć, jak szersze wydaje się być zdjęcie zrobione aparatem z pełną klatką. Innym przykładem jest fotografowanie dzikiej przyrody. Sensor APS-C może być lepszym wyborem ze względu na efekt zbliżenia. Ten efekt pozwala nam uzyskać dodatkowe milimetry na naszym teleobiektywie. Dzięki temu możemy wypełnić bardziej kadr, bez konieczności podchodzenia bliżej. Innymi słowy, kiedy zależy nam na przybliżeniu się do dzikich zwierząt, możemy wybrać ten rodzaj aparatu. Fotografia portretowa. W przypadku fotografowania portretów, pełnoklatkowy sensor będzie znacznie lepszym wyborem, ze względu na węższą głębię ostrości, która pozwala na większe rozmycie tła i uzyskanie efektu bokeh. To sprawia, że tło jest mniej rozpraszające, a obiekt na głównym planie zyskuje całkowitą uwagę osoby oglądającej zdjęcie. W przypadku fotografii sportowej, analogicznie jak przy fotografowaniu zwierząt, sensor APS-C może być lepszym wyborem ze względu na efekt zbliżenia. Choć osobiście wolałbym używać pełnej klatki, trzeba zdać sobie sprawę, że za pełnoklatkowy aparat do sportów trzeba oddać obie nerki. W przypadku fotografii podróżniczej dużą rolę odgrywa waga sprzętu. Aparaty pełnoklatkowe są większe i cięższe, plus obiektywy do nich mają więcej szkła. Przykładowo ten obiektyw sam waży około kilograma. Po całym dniu można poczuć tę wagę w przedramionach. Jeśli nie masz ochoty nosić czegoś, co sporo waży, to lepiej jest dać sobie spokój i unikać takich zestawów. Choć ja osobiście wolę się trochę namęczyć, ale mieć potem lepsze zdjęcia. Podsumowując, zarówno aparaty z sensorem APS-C, jak i pełnoklatkowy mają swoje zalety i wady. Wybór odpowiedniego sensora zależy od rodzaju fotografii, jaką planujesz robić, oraz od Twoich indywidualnych potrzeb, preferencji i budżetu, który mocno różnicuje oba typy aparatów. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, jeśli film się spodobał, oraz subskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi poradami dotyczącymi fotografii i filmowania.